jesień, coraz chłodniej, coraz mokrzej, coraz brzydziej, dlatego nie ma to tam, to trzeba zacząć się odpowiednio ubierać. Latem można ten temat ubrania bagatelizować, ale jesienią czy zimą nie warto tego robić. Więc dziś słów kilka o wełnie merino. A konkretnie o wełnie merino na przykładzie koszulki Redline'a, bo akurat takową mam na sobie. Więc zapraszam na seans. Jaki ładny grzybek. Przy okazji jest pierwsze wyjście w teren z Olympusem. Zobaczymy, jakie zdjęcia wyjdą. Na razie nie rozgryzłem jeszcze ustawień, ale już widziałem stado jeleni. Ciemno było, więc nie wiem, czy coś z tych zdjęć wyjdzie. Chyba nie do końca wyjdą, bo jakieś ustawienia były takie dziwne. Jakby, nie wiem, czy to dobrze powiem, ale taki motyw, że autofokus działa do jakiejś odległości, powyżej odległości nie działa. Na razie się uczę. Rozgryzam to menu, a menu jest duże i rozbudowane. No to dobra, to już nie przynudzam. Zrobiło się chłodniej, więc wleciały rękawiczki cieniutkie z merynosa. Dlaczego właśnie merino jest takie fajne? Bo ono ma świetny stosunek termiki, zakresu termicznego do używania. Jest teraz plus minus 5 stopni. Jest fajnie, grzeje. W tej koszulce, którą mam pod sobą, chodziłem w samej koszulce przy plus 40. Long sleeve z merino. Taki. Taka, takie cieniutka i chodziłem też plus 10 w samej niej. Teraz mam cienką ocieplinkę i to jest też picobello. Dlatego to jest jeden z atutów używania wełny. Duży zakres komfortu termicznego. Od bardzo niskich temperatur do bardzo wysokich. To zależy się od grubości. Wiadomo, jak weźmiecie mega grubą zimową bieliznę z wełny, no to nie będzie w niej fajnie przy plus 40, ale jak weźmiecie taką średnią, powiedzmy 120-150 gramów, to będzie spoko w różnych temperaturach. Wiadomo, że przy tych plus 40 i tak było gorąco, ale przy plus 40 we wszystkim jest gorąco. Byłem zaskoczony w Bułgarii, chodząc w tej koszulce, że się nie zagotowałem. Więc mamy pierwszą zaletę merino, a druga zaleta merino to nieśmierdzenie. Na pewno znacie tą sytuację, że idziecie sobie na trekking, trening, cokolwiek w koszulce z włókien syntetycznych i one śmierdzą. Po godzinie, dwóch, pięciu godzinach, w całym dniu używania po prostu śmierdzą. Tempo, w jakim zaczyna śmierdzić, jest zależne od tego, z jakiego syntetyku są wykonane, ale nie o tym dzisiaj mowa. Wełniana koszulka jest używana przez dłuższy czas i nie śmierdzi. Nawet jak śmierdzi, to mniej śmierdzi niż syntetyk. Na przykład ta koszulka tego Redline'a, co mam tutaj na sobie, to ja ją mam teraz na sobie czwarty dzień plus jeszcze jedna noc. Non-stop na sobie i ona dopiero lekko zaczęła łapać zapach. Dlatego wełna ma kolejny właśnie plus. Nie śmierdzenie. Co jest istotne, bo na wyjazd nie musicie brać czterech koszulek, weźmiecie dwie albo jedną, możecie ją przeprać. Dlatego jeżeli jedziecie na dłuższy wypad, czy lubicie komfort po prostu i nie chcecie nosić, rozważcie wełnę merino. Dobra nowina. Tu niedawno była tama mocno zniszczona. Wody w ogóle prawie tu nie było. Tam było jej dużo mniej. Z bobry wróciły. Taki bonus tego odcinka, bobry zaczęły działać. To bardzo cieszy. Przed chwilą tutaj ptaszek mały jakiś mi zwiał, albo myśli królik, albo strzyżyk. Chwilę temu jelenie też były. No i niestety najwięcej to grzybiarzy jest. Ale żeby nie było zbyt kolorowo, to do wełny. Czapkę nawet mam z wełny teraz. Sama wełna prawie. Bo są też wady. I nie mówię tu o wadzie w postaci ceny.
bo dobra koszulka z Merino kosztuje około 300 zł plus minus. To ciekawe, norweska czy szwedzka bielizna będzie kosztowała bliżej 400, a Redline, który jest polski i w Polsce produkowany, jest troszeczkę tańszy. Tylko też, w sumie nie jakby porównać może, jakby porównać gramaturą, to w sumie cena będzie dość podobna, ale mamy produkt polski. Ale co do wady wełny, im cieńsza, tym delikatniejsza. Tak jak koszulkę syntetyczną jest trudno podrzeć, zmechać i zniszczyć, tak koszulkę z wełny od plecaka, zwłaszcza cienką, można bardzo łatwo załatwić, łatwo ją zaciągnąć jakimś rzepem i tak dalej. Więc nie jest to hiper trwały materiał. Z drugiej strony łatwo zacerować, a grubych modeli nie da się praktycznie w ogóle zniszczyć. Ciekawą opcją jest coś, co ma Helly Hansen. To jest tak zwany Lifa Merino. Devold na przykład norweski też to ma, to się Duoactive u nich nazywa. Macie od strony skóry syntetyk, a od zewnętrznej jest wełna. To pozwala wyeliminować problem wełny, że wełna troszeczkę wolniej zasysa wilgoć w stosunku do syntetycznych materiałów. I dzięki temu pocicie się intensywnie, napieracie, wełna grzeje, wełna chłodzi, syntetyk wyrzuca wilgoć, więc się nie przegrzewacie, nie przepacacie, nie jesteście mokrzy, nie jesteście później chorzy, więc to jest bardzo fajna opcja na warunki zimowe, taka mieszanka. Można kupić tanią wełnę merino, która jest po prostu ma gorszej klasy włókno, czy na przykład jest włókno z silikonem pokrywane, jakby tak w uproszczeniu. Czyli takie koszulki z Decathlonu w większości są. Ale mam kilka takich koszulek, też działają, też jest spoko. One może minimalnie szybciej łapią zapach. Brubek ma kiepskie merino, wam powiem, przynajmniej w koszulkach, bo bardzo szybko łapie zapach w stosunku do innych. Co my tu jeszcze mamy? No to wada, o której wspomniałem, że potrafi po prostu dłużej trzymać wilgoć ta wełna, co nie jest jakimś gigantycznym problemem, przez to, że wełna ma właściwości grzejące, nawet jak jest mokra. No i trzeba pamiętać, żeby ją odpowiednio prać. Czyli odpowiedni tryb w pralce, odpowiedni płyn, niska temperatura i będzie dobrze. A teraz przejdźmy do czego? Do samej recenzji koszulki Redline'a. Ale przejdźmy się jeszcze kawałek. Chciałem pozostać chwilę w koszulce i wam to nagrać, ale jest zimno, więc opowiem wam o Redline'ie tak, żeby było go trochę widać. To tak, polska firma, wykonanie pierwsza klasa. Koszulką nic się nie dzieje, używam już trochę, nie ma lekko, również z plecakiem bezpośrednio na koszulce, zero zmechaceń. O zapachu słyszeliście. Schnie całkiem szybko, no to już jest kwestia samego materiału. Sama wełna jest bardzo fajna, bardzo, bardzo przyjemna. Co to? Jakiś ptaszek uciekł. Bardzo przyjemna w dotyku. I tak naprawdę jest jedna rzecz, która mi tutaj. Piękny dzik przeleciał. A ja tu nagrywam film dla was. No trudno. Dawno nie widziałem takiego dzika. Zielące. Rozpłynął się. Dobra, wracając do koszulki. Jest jedna rzecz, która jest straszna według mnie w tej koszulce. Mianowicie tutaj ten kołnierzyk. Nie wiem, czy to widać, ale on jest strasznie ciasny. Ogólnie marka wywodzi się z motocyklowych ciuchów, dlatego to jest takie wąskie. Mnie to strasznie wkurza. Trochę się już rozciągnął, bo go tam naciągam. Trochę się pewnie też w praniu rozciągnął, trochę się może przyzwyczaiłem, ale ogólnie powiem wam, jedyny minus tej koszulki to jest właśnie ten kołnierzyk. Dla mnie porażka. Za wąski, za ciasny, no ale to jest też kwestia indywidualna zapewne, bo na przykład mnie krawaty duszą, niektórych nie. Więc czy polecam wełnę? Oczywiście. Czy polecam Redline'a? Tak, spoko polskiej koszulki.
Naprawdę spoko, polska koszulka, nie ma się do czego przyczepić. Więc jeśli szukacie pomysłu na prezent, to może po prostu poproście albo dajcie komuś coś wełnianego. Skarpety z merino, koszulkę z merino, czapkę z merino, kalesony z merino, majty z merino, cokolwiek z merino. Na pewno będzie zadowolony. Ciekawostka, może na koniec jeszcze damy taką. Dlaczego wełna merino, a nie wełna? Gdyż merino jest po prostu najdelikatniejsze, najprzyjemniejsze, najmniej drapiące. Dużo ludzi odczuwa dyskomfort w przypadku zwykłej wełny. W przypadku merino mało kto odczuwa drapanie. A jeżeli odczuwa, to nawet tak delikatnie w stosunku do takiego góralskiego swetra. Inną ciekawostką może być jeszcze to, że bardzo popularnym gatunkiem owcy w Polsce jest merynos polski. Tak, mamy swojego rodzimego merynosa. Tylko tu on nie jest tak fajny jak ten merynos nowozelandzki czy australijski. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.